Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na kanale W Ringu z Najmanem. Obiecałem Wam, że w sobotę najprawdopodobniej przedstawię, gdzie będę ten swój prawdziwy, pożegnalny pojedynek toczył. Mówiłem Wam o tym, że zgłosiły się do mnie dwie federacje od razu po walce. No i czas wszystko to poukładać i wyjaśnić. Bardzo dużo czasu zajęło mi to, żeby zrozumieć, jak wiele zarabiają na mnie wszyscy dookoła. Spójrzcie na taki kanał sportowy, który no po prostu nie potrafi żyć bez mojej osoby. Oglądalności, klikalności generowane moją osobą są tam po prostu notorycznie. Oni to doskonale wiedzą, dlatego no nie pozwalają sobie o tym, aby moja osoba stamtąd zniknęła z tych ich komentarzy. Kolejną osobą, która już od lat również sobie nabija oglądalności moją osobą, to jest Andrzej Kostyra. Ja pamiętam w 2009 roku, czy nawet 2008, pierwszy raz usłyszałem, że redaktor Andrzej Kostyra już nie będzie pisał, mówił nic więcej na temat Marcina Neumana nigdy. Tych deklaracji w międzyczasie padało jeszcze kilka. Natomiast jak się spojrzy na kanał pana Kostyry, to zauważymy, że nazwisko Neumann przewija się tam właściwie cały czas. Oczywiście również tylko po to, żeby nabijać oglądalności i generować zyski. No przecież to jest chyba zupełnie logiczne. Zaraz po walce, tak jak wspominałem, odezwały się do mnie dwie federacje. Mówiłem, że jedne z dwóch największych polskich federacji. Nie chodziło mi o to, żeby oceniać, że ta jest największa, a jest na drugim miejscu. Chodziło mi o to, że to duże federacje. Był to FEN i Celtic Gladiator. Rozmawiałem z Pawłem Jóźwiakiem, który zadzwonił do mnie i umówiliśmy się, że już na spokojnie po ich gali porozmawiamy sobie na temat przyszłości i ewentualnego mojego startu u nich na gali. W tym samym tonie wyglądała rozmowa z Albertem Jarzębakiem z Celtic Gladiator, gdzie mieliśmy w poniedziałek podjąć jakieś decyzje i ustalić warunki tego wydarzenia, datę. Ale to wszystko jest nieaktualne, moi drodzy. To jest wszystko nieaktualne, ponieważ już żadnych rozmów nie będzie. Ani z Fenem, ani z Celticiem, ponieważ moi biznesowi partnerzy wytłumaczyli mi, żebym przestał nabijać kabzę innym i żebym przestał w końcu generować oglądalności dla kogoś. Pożegnalna gala będzie zorganizowana przez moich biznesowych partnerów, wraz ze mną oczywiście. Odbędzie się w styczniu. Będzie to walka w formule MMA albo w formule bez reguł. Taką opcję też zakładamy. W styczniu dlatego, bo nie chcę się roztrenować, chcę dalej podtrzymać formę. Jak widzieliście, obalenia wychodzą mi naprawdę całkiem. I szkoda by było, żeby po prostu się gdzieś cofnąć, bo wiadomo, że to MMA tak porządnie, no to trenuję od półtora roku. Nawet nie całe półtora roku. Moi drodzy, na tej gali, to będzie oczywiście gala w formacie studyjnym, pay-per-view. Odbędą się tam cztery pojedynki. W tej chwili jeszcze ustalamy koncepcję. Znaczy, chodzi o to, że jakie te walki mają być, tak? Czy wiadomo, że w oktagonie, w klatce ciężko zrobić walkę bokserską. No. Mieliśmy przykład tego, tak? Chociażby tydzień temu.
Nie zabraknie tam moich przyjaciół. Na pewno odbędzie się również jakiś koncert, który będzie również atrakcją dla widzów. Nie zabraknie tortu, konfetti. Będzie to nie tylko walka pożegnalna, będzie to pożegnalna gala Marcina Neumanna. A ja przypomnę wam, w 2014 roku zorganizowałem już pożegnalną galę Andrzejowi Gołocie. Myślę, że wyszło to całkiem nie najgorzej. I jestem przekonany, że ta gala będzie odpowiednim zakończeniem mojej długiej 23-letniej przygody ze sportami walki. Co do rywala, no to jest kilka opcji. Bardzo poważnie rozważany jest chociażby Szymon Rzesień, tak zwany Taxi Złotowa, który już miał okazję pokazać się również na gali Fame MMA. Wygrał z bonusem. On już od dłuższego czasu bardzo o tą walkę zabiega, natomiast zabiega w sposób bardzo, bardzo kulturalny. Nawet nie publikuje tych wiadomości, nie robi tego dla fejmu, tylko on po prostu faktycznie taką walkę chce. No i w związku z tym, że zachowuje się profesjonalnie, to niewykluczone, że właśnie taką walkę dostanie. Więcej informacji podam wam w najbliższym czasie, gdy już będziemy mieli skonkretyzowane daty i skonkretyzowaną kartę walk. Na pewno będzie to wydarzenie, które długo zapadnie w waszej pamięci. Na pewno będzie to godne pożegnanie, no bo oczywiście po walce, no której towarzyszy tyle, taki skandal i tyle zamieszania, no to nie jest to chyba odpowiednia formuła do tego, abym się z kibicami pożegnał. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam was i więcej informacji wkrótce. Cześć!